Cześć kochani, witam serdecznie. Zodiakalne wodniki, doczekaliście się swojego czytania październikowego. Jesteście już ostatnim znakiem, czyli na Was jakby zamykam te czytania październikowe. Jeśli chcielibyście być realizowani, że tak powiem, w pierwszej kolejności, w kolejnych miesiącach, no to oczywiście zachęcam do pozostawiania komentarzy pod filmem. Teraz mam po prostu takie kryterium ustalania kolejności, że biorę pod uwagę zainteresowanie poszczególnych znaków swoimi filmami. To zainteresowanie w sposób wymierny wyraża się po prostu w ilości komentarzy, więc tak to na chwilę obecną wygląda u mnie. Zawsze możecie z tego ostatniego miejsca oczywiście wywindować się na pierwsze. Czytanie ma charakter ogólny, czyli nie musi z każdym rezonować, to już wiecie. Jeżeli będziecie potrzebowali czytania prywatnego, indywidualnego, tylko dla Was, to oczywiście zapraszam do zamawiania horoskopów miesięcznych w cenie 30 zł, bądź horoskopów rocznych w cenie 50 zł. No i tam patrzymy już w poszczególne sfery w sposób konkretny. Miłość, praca, finanse, zdrowie Wasze. Możecie zadawać sobie pytania do poszczególnych dziedzin życia. Pytanka bez limitu o te sprawy, które Was po prostu najbardziej interesują. A tutaj patrzymy na energie ogólne. Wodnik, październik 2020 roku. Co tutaj karty nam pokażą na październik dla zodiakalnych wodników? Wodnik, październik 2020 roku. Co chce nam się pokazać u wodników? Przełożymy karty, no i cóż, i będziemy to sprawdzać, co tutaj u zodiakalnych wodników. Najpierw tak, jak Wy się pokazujecie w tym miesiącu, jaka jest Wasza energia początkowa, że tak powiem? Karta siły. Możecie być osobami dominującymi, osobami, które chcą tutaj się wywalczyć. Być może faktycznie o coś zabiegacie, o człowieka, o pracę. Będziecie musieli po prostu dołożyć wszelkich starań, aby tutaj zaprezentować się z jak najlepszej strony. Więc to może być determinacja w dążeniu do wyznaczonego celu, aby coś po prostu zdobyć. Więc wchodzicie już z taką motywacją do walki w październik. Nastawiacie się już na to, że tutaj będziecie po prostu walczyć do upadłego. Być może na przykład to, o co zabiegacie, wcale takiej walki od Was nie będzie wymagało. Druga sprawa, możecie tutaj próbować innym narzucać swoją wolę, bo tak ma być po mojemu i koniec. Więc niektórzy w Waszym otoczeniu, zwłaszcza jeśli jesteście szefami, szefowymi, mogą mieć nie lada wyzwanie w październiku, bo to jest taka energia bardzo ekspansywna. Druga rzecz, jeżeli w Waszym życiu, właściwie to już trzecia rzecz, jeżeli w Waszym życiu ostatnimi czasy nie działo się najlepiej, czyli pojawiały się życiowe perturbacje, różnego rodzaju problemy w związkach, problemy finansowe, problemy z pracą, w pracy, problemy z otoczeniem, nie wiem, z sąsiadem, z psem, z kimkolwiek, to tutaj karta siły pokazuje, że nie poddajecie się. Walczycie, chociaż możecie mieć takie wrażenie, że los Wam rzuca kłody pod nogi. Dla pań to jest energia seksualna po prostu w karcie mocy. Może być tutaj odzyskanie sił witalnych dla niektórych, czyli na jesień rozkwitacie, ale dla pań to jest na pewno wzrost libido i mogą być takie sytuacje, gdzie to panie będą przejmowały inicjatywę w sytuacji jeden na jeden. Co będzie stało na przeszkodzie u Was w październiku, co Wam będzie nie na rękę? Dwójka mieczy, brak podjętej decyzji, ktoś też to miał, jakiś znak też to miał, że tutaj duże samozaparcie, duża wola zwycięstwa, ale na przeszkodzie właśnie brak podjętej decyzji mógł stać. Trzeba wiedzieć, czego chcemy. Aby dążyć do określonego celu, musimy ten cel z góry sobie wyznaczyć, czyli wiedzieć konkretnie, co robimy i po co to robimy. Bo inaczej nasze działania nie mają sensu. W dwójce mieczy chodzi o to, żeby po pierwsze wyjść z konfliktu wewnętrznego, czyli czegoś, co Cię blokuje, co może Ci podpowiadać Twój umysł, na przykład, że przecież to nie jest dla mnie, ja nie dam rady tego zrobić, ja nie mam wystarczająco dużo siły. I ważne jest tutaj to,
żeby sobie uświadomić, że to są tylko takie podszepty, które niekoniecznie mają coś wspólnego z prawdą, z realną oceną sytuacji. To jest Twoje subiektywne myślenie i to Cię może wstrzymywać właśnie w tym biegu, w tej walce, że masz wątpliwości, więc pozbądź się tych wątpliwości, po prostu walcz. Natomiast tutaj też może być właśnie brak podjętej decyzji. Ktoś, powiedzmy, chciałby na przykład mieć lepszą pracę, bo w obecnej pracy mu się nie podoba, czuje się źle, czuje się wykorzystywany, jest po prostu ciężko, atmosfera też nie najlepsza, no i myślimy o nowej pracy. No ale problem polega na tym, że tylko myślimy o nowej pracy, że zmieniłbym czy zmieniłabym pracę, bo już tutaj nie daję rady, niech coś się pojawi nowego, bo ja już po prostu nie trzymam. No ale pytanie... Co ty robisz, żeby tę nową pracę zdobyć? Czy faktycznie wysyłasz CV? Czasem niestety jest tak, że trzeba najpierw zwolnić się z jednej pracy, jeśli nam nie odpowiada, i dopiero poszukać sobie następnej, ponieważ jest konieczność uwolnienia jakby tej energii, która ma dla nas zacząć pracować na przyszłość. Uwolnienia czegoś starego po to, żeby móc wejść w coś nowego. Ludzie zazwyczaj tego nie robią, bo my mamy taką postawę asekuracyjną. Nie zwolnię się z tej roboty, dopóki nie znajdę czegoś innego, no bo przecież zostanę na lodzie, nie mogę zostać na lodzie, bo mam kredyt do spłacenia, bo mam dzieci na utrzymaniu, no to jak? No czasem niestety takie sytuacje się zdarzają, ale tu trzeba jasno określić, czego Wy chcecie, bo jeżeli tylko myślicie o zmianie pracy, że fajnie by było zmienić, bo tutaj jest mi źle i tak samo w każdej innej dziedzinie Waszego życia, nie tylko w pracy, no to na myśleniu zazwyczaj się kończy i to myślenie, to wahanie, no właśnie będzie tutaj dla Ciebie przeszkodą. Wasze myśli i stanowisko, istota rzeczy tutaj w tej sprawie, karta sprawiedliwości. Więc Wy być może sądzicie, że zostaliście przez kogoś niesprawiedliwie potraktowani i chcecie jakby tutaj być może na własną rękę wymierzyć sprawiedliwość. Aha, skoro Ty mi tak, to ja Ci teraz pokażę, ja sobie sama czy sam odbiorę to, co mi się należy. Jeśli ktoś czegoś Wam nie dał, nie przyznał, to niektórzy z Was będą tutaj pisać odwołania, będą próbowali właśnie coś jeszcze wywalczyć, odwołania do urzędów, do sądów, być może będziecie wnosić apelacje, będziecie po prostu odwoływać się od tych decyzji, które są. Jeżeli to na przykład na gruncie zawodowym się stało, czyli powiedzmy spodziewaliście się jakiejś premii, podwyżki, awansu, bo Waszym zdaniem wydaje Wam się, że no, w jakiś tam sposób na to zasłużyliście ciężką swoją pracą, ale to nie przyszło, być może dopiero ma przyjść i Wy się tutaj zastanawiacie, czy faktycznie zostanę potraktowana w sposób sprawiedliwy i mogą niektórzy mieć takie założenia, jak mi nie dadzą tego awansu, jak mi nie dadzą tej podwyżki, to ja to rzucam w cholerę i idę sobie gdzie indziej, więc już mogą być tutaj takie, wiecie, negatywne myśli z tym związane, nawet jeśli jeszcze w ogóle do tej sytuacji nie doszło, to może lepiej na razie nastawiać się pozytywnie, nie projektować sobie negatywnych myśli na przyszłość, ponieważ one też mają moc, one także mogą tutaj kreować rzeczywistość, więc po prostu nastawiajmy się pozytywnie. Natomiast jeżeli już jesteśmy post factum i czujemy się pokrzywdzeni, to tutaj radą być może jest to, żeby w sposób subtelny spróbować porozmawiać, dyplomatyczny, może niekoniecznie od razu trzeba walczyć i niekoniecznie od razu trzeba rzucać na przykład komuś na biurko wypowiedzenie. Tak samo jeśli chodzi o relacje międzyludzkie. Tutaj możecie się czuć urażeni z powodu czyjegoś zachowania. To też może warto by było porozmawiać. Zobaczmy przeszłość tej sprawy, czyli co jest przyczyną tego wszystkiego. Siódemka denarów. No tak, bardziej mi się tu pokazuje właśnie na kwestie zawodowe. Czyli właśnie popracowaliście, wykazywaliście się determinacją, sumiennością. Byliście wzorowymi pracownikami, coś robiliście, pracowaliście na coś i no czekacie teraz na nagrodę w jakiś sposób, na taką nobilitację z powodu Waszych zasług. Coś robiliście przez dłuższy czas, nad czymś pracowaliście, chociaż mieliście takie poczucie, że pracujecie, a to nie przynosi rezultatów. No i teraz może się w październiku zaznaczyć już takie duże zniecierpliwienie wobec tego. Może też tak być, że niektórzy tutaj próbowali odbudowywać jakiś związek,
próbowali, starali się, żeby ten związek jakoś utrzymywać, natomiast druga strona się nie starała. No i teraz właśnie stoicie przed takim faktem, czy dać ultimatum, czy jeszcze tutaj być, ale właściwie czujecie się, jakbyście byli sami w tej relacji. Może też tak być, że ktoś tutaj na przykład się starał o zajście w ciążę i nic z tego nie wychodziło. I jest takie poczucie frustracji, jest takie poczucie własnej niemocy. Co jest teraz, czyli co będzie z początkiem października? Szóstka mieczy. Tak, no prawdopodobnie zmiana waszego myślenia, to na pewno, bo szóstka mieczy zawsze nam pokazuje, że zaczynamy myśleć inaczej, zaczynamy też intuicyjnie dążyć do swoich celów i może być tak, że niektórzy z was faktycznie będą rozważali przeniesienie skądś dokądś, odejście ze związku, odejście z pracy, być może już nawet złożyliście wypowiedzenie i to na dniach, powiedzmy, się stanie, bo po prostu to nie spełniło waszych oczekiwań, poczuliście się tutaj potraktowani w jakiś sposób niesprawiedliwie. Szóstka mieczy to jest też karta jakichś kontaktów, więc w kontaktach z ludźmi mogliście otrzymywać niepochlebne wieści, takie, które wam, no niestety, nie było to dla was korzystne. Poczuliście się właśnie w jakiś sposób pokrzywdzeni, być może wiadomościami, które do was napływały. Niektórzy z was mogą się czuć pokrzywdzeni, dlatego że są w pewien sposób gdzieś wydelegowani, wydaleni, że muszą gdzieś jechać, muszą gdzieś pójść, bo przyszedł taki odgórny prikaz, no i po prostu trzeba, a wy być może chcecie tutaj powalczyć i powiedzieć hola, hola, ja się na to nie zgadzam, ja chcę pracować tutaj, niech jedzie ktoś inny, na przykład, niech delegują kogoś innego. Bliska przyszłość, czyli koniec października, jak to będzie wyglądało, ósemka buław. Wiecie co, nawiążecie dużo kontaktów, to na pewno, więc myślę, że faktycznie niektórzy tutaj przeniosą się do nowego miejsca, nawet jeżeli by to miało być wymuszone, czyli wy nie chcecie tam, powiedzmy, jechać, ale będziecie musieli na przykład, bo ktoś wam każe, szef wam każe, czy coś tam się takiego stanie, to tutaj nawiążecie naprawdę dużo satysfakcjonujących kontaktów. Też będzie taka sytuacja, że jeżeli ktoś z was po prostu opuszcza pracę, to będzie uruchamiał jakby swoje kontakty w celu znalezienia nowej pracy, czyli może gdzieś tam po znajomości, poprzez taką swoją sieć kontaktów. Na pewno będzie tutaj się dużo działo, będzie duży ruch wokół was, będzie dużo ludzi, dużo kontaktów, zwłaszcza takich biznesowych, bym powiedziała, ale też prywatnych, także wy nie musicie się o to obawiać, że na przykład zostaniecie na lodzie. Jak się nie uda tutaj, w jednym miejscu, to zawsze jest możliwość gdzieś w drugim. I się pokazuje wzmożony kontakt, pokazuje się właśnie poszukiwanie jakiegoś takiego zaplecza, budowanie sieci kontaktów. Może nawet praca taka polegająca na tym, że ktoś kogoś poleci, jakiś taki swój team, budujecie swoją drużynę, no i po prostu działacie na tej zasadzie. Zobaczmy wasze nastawienie, jak odpowiecie na wyzwanie październikowe. Osem buław, czyli tak, rzucam wszystko i jadę w Bieszczady. No nie do końca, ale as buław, czyli wy ochoczo przystąpicie do nowego wyzwania, które przed wami rzuca los. Pomimo tego, że jakieś tam wątpliwości będą, ale to jest na przeszkodzie, czyli ta karta mówi, że jakbyś się wahał, jakbyś się wahała, to by nie było dobrze. Warto mimo wszystko powalczyć, warto się w to rzucić, warto powalczyć o jakiś rodzaj sprawiedliwości dla siebie. Zwłaszcza, że dużo pracy już cię coś tutaj kosztowało i nawet jeżeli teraz musisz odpuścić i połowicznie odejść od czegoś, to za chwilę będziesz mieć takie jakby pomnożenie. Odpuszczasz jedno, pojawią się nowe opcje, będzie ich więcej. Odpuszczasz jakiś kontakt, jakąś osobę, pojawi się wokół ciebie grono osób, z którymi kontakt nawiążesz, więc to takie pomnożenie po prostu. Więc idziesz ku nowemu wyzwaniu. Wy się tego raczej zasadniczo nie boicie. Gdzieś tam mogą się pojawiać u niektórych jakieś wątpliwości, ale jest duża ciekawość, duża chęć wejścia w nowe. Otoczenie wasze, drogie wodniki, jak tu będzie reagowało? O, kartą księżyca. Albo otoczenie będzie miało tutaj przed wami tajemnicę, po prostu wy nie wszystko wiecie a propos wszystkich osób i ich intencji, bo ktoś mógłby coś ukrywać na przykład. I dlatego właśnie mogliście czuć się potraktowani niesprawiedliwie.
ale też ktoś mógłby tutaj próbować zaciemniać jakąś sprawę, żebyście wy nie doszli do sedna tej sprawy. Ponadto karta Księżyca z otoczenia mówi, że tutaj będzie płynęła do was kreatywność i inspiracja, czyli inni ludzie mogą stać się dla was źródłem inspiracji. Przekazy intuicyjne mogą przychodzić do was także poprzez innych ludzi z otoczenia, czyli wasza intuicja będzie to rozpoznawała, wy będziecie wiedzieć, że na przykład ta osoba przynosi wam taki, a nie inny rodzaj przekazu, że to coś dla was znaczy, zachowanie tej osoby, nawet jeśli ono nie do końca jest fair, a może być nie do końca fair, może być jakiś kłamczuszek, jakiś ukrywacz, że tak powiem, w waszym otoczeniu. Obawy i nadzieje dla wodników. Nadzieja na lepsze życie, nadzieja na wyższy status finansowy, nadzieja na niezależność emocjonalną, bo to jest karta singla, także no nie powiem, że na nową miłość, chyba że taka nadzieja na to, że spotkacie człowieka, przy którym wy będziecie mogli się czuć sobą i ten człowiek nie będzie miał nic przeciwko, że wy macie jakieś tam swoje pasje i chcecie się też realizować, czyli ktoś, kto da wam odpowiednio dużą przestrzeń na wyrażanie siebie, na realizowanie siebie. No i jaki jest rezultat tej całej październikowej mieszaniny? Paść kielichów. Paść kielichów może oznaczać nam nowe uczucie, nową miłość, nową pracę, pracę bardziej kreatywną, taką, w której nie tylko trud, znój i mozuł, ale też realizowanie siebie, swoich pasji, może pod kątem jakimś artystycznym, może pod kątem pomagania ludziom. Dla niektórych no, może być rezultatem tutaj całe te starania, mogą prowadzić do ciąży, do dziecka, dlatego że tu może być jakiś problem natury zdrowotnej u kobiety na przykład i szukaliście gdzieś tam przez długi czas metody, która by wam pomogła. Liczycie na to, że uda się w końcu ją znaleźć. Być może będziecie nawet wyjeżdżać gdzieś w celach leczniczych i ktoś w końcu wam być może pomoże tutaj, ustali jaka jest przyczyna na przykład tej chwilowej niepłodności i okaże się, że tutaj spokojnie możecie o dziecko się starać na przykład. Ale to dla bardzo wąskiej grupy ludzi podejrzewam. No bo nie każdy jest na tym samym etapie życia. Natomiast paść kielichów to jest na pewno coś nowego, coś takiego jeszcze niedojrzałego w początkowej fazie, coś się tutaj tworzy, ale coś, co daje radość, coś, co daje pasję i ma naprawdę duży potencjał na przyszłość, że zrodzi się z tego jakieś większe, fajne dzieło. Także myślę, że tutaj cokolwiek by to nie było i jakiejkolwiek sfery waszego życia by to nie dotyczyło, październik stanowi takie preludium, taki wstęp właśnie do takiego swoistego, no można to nazwać nowego, lepszego życia. Ja wam dziękuję serdecznie za uwagę. Pozdrawiam wszystkie wodniki. Do zobaczenia, do usłyszenia, kochani.